Dobra, więc generalnie Radek nie wie, co się dzieje, bo powiedziałem mu, że będzie miał wyzwanie i niespodziankę. A więc tak. Tu Radek, masz w środku rzeczy, z których możesz skorzystać. Chodziło mi o to, że jest podstawowa 50 obiektyw, aparat, który akurat masz pod ręką i kolegę, który nie jest modelem i brzydką lokację. Deal with it. Ile sobie dajemy? 10 minut. I zaraz wstawimy zdjęcia, które wyszły z tego. To co? Okay. Jedziemy. Challenge. Dobrze, jakby bez... kojarzę takie świecidełka. No okej, zapraszam Cię tutaj. Ja przynajmniej dałem Ci fory i wybrałem porę, która da Ci jakąś tam opcję. Rób. Pokaż, co tam masz. Tu się nawet coś dzieje. No Marcin, dałeś mi bardzo Ugly Location Challenge, ale z tymi błyskotkami rzeczywiście można się pobawić. Jakby strasznie dawno tego nie używałem, kiedyś miałem fazę. Brendol Wolfel fotografii hashtag. A teraz no, fajne przypomnienie. Jeszcze sprawdzę ten trzeci. I chyba najbardziej klasyczny pryzmat używany w takich fotografiach. Jakby z tym pryzmatem myślę, że są chyba największe możliwości. Jest też najtrudniejszy do używania, ale można uzyskać, a to drugiego Marcina w kadrze. Nawet myślę, że udało mi się złapać coś, co trochę może przypominać efekt podwójnej ekspozycji. Jest mi ciężko fotografować i jednocześnie dawać Marcinowi jakieś instrukcje. Znalezienie odpowiedniego odbicia, no to dość mocno jest pochłaniające. Dużo się dzieje po prostu, nie? Tak, zdecydowanie, dużo się dzieje. Timer minął, 10 minut to myślę, że i tak było sporo, chociaż zleciało szybko. Takie spontaniczne zdjęcia, jakby bez umawiania się, bez obmyśliwania takiej turbokoncepcji. Marcin mi powiedział tylko, żebym zabrał 50 z sobą. Nic więcej nie wiedziałem. Myślę, że takie wyzwania są fajne, żeby się poodblokowywać. Ja z chęcią też bym sobie w sumie coś takiego pofocił, ale dzisiaj padło na Radka, bo ja wpadłem na ten pomysł i jemu zrobiłem niespodziankę. No więc tak, ocencie sami, słuchajcie, no takie pryzmaciki ile kosztują? Na Allegro można kupić za jakieś nieduże pieniądze, myślę. Czasem się to przydaje, tak jak będę podkreślał jeszcze raz, nie można przesadzać z tym, więc tak, jak macie coś takiego ze sobą, to może z 5% zdjęć. Tak, nawet Brendol Wolfel już przestał robić zdjęcia z pryzmatami. Natomiast nadal często to jest spotykane na przykład w fotografii ślubnej. Na parkiecie, czy w momencie, kiedy fotografuje się jakieś detale, typu kolczyki i tak dalej. Czasami fajnie, jak się coś tam dodatkowo odbije, bo też lokacja nie często jest za piękna. No tak, dobra. To koniec z tym. Jakby dziękujemy bardzo, że byliście z nami. To był trochę pretekst dla nas też, żeby dzisiaj wyjść, bo siedzieliśmy i cały dzień edytowaliśmy, a wczoraj mieliśmy dzień premier. Dlatego też wyszliśmy sobie dzisiaj na taką małą celebrację. No, siedzieliśmy przed kompem ostatnio praktycznie non-stop, ale w końcu możemy się pochwalić. Tutaj nad Radkiem gdzieś link do teledysku, który ostatnio miał swoją premierę. Tak, bardzo się cieszymy, że ten teledysk już możecie obejrzeć. Fajnie zobaczyć w końcu ten efekt końcowy. Tak, to na dzisiaj kończymy, ale niedługo będziemy mieli dla Was materiał making of teledysku dla Maćka Gołyźniaka. A póki co wielkie dzięki za dzisiaj. Jakby to taki szybki update od nas i mamy nadzieję, że teraz będziemy się tutaj kapkę częściej pojawiać. Ale mamy nadzieję, że jednak komuś nawet taka rozgrzewka się przyda i polecamy wychodzić i dawać sobie wzajemnie jakieś wyzwania, bo czasami już naprawdę nie do końca się chce w takiej brzydkiej lokacji. A jednak... ja tam można. Jestem zadowolony, wrzucę sobie nowe profilowe czy coś. Widzimy się niedługo, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Siema! Odkopiłbym ci piekł, jak co?